Można sobie usiąść i popatrzeć się na jeden punkcik, na ścianie, czy na czymś, i tylko patrzeć na niego. Nie myśleć o czym innym, tylko o tym punkciku. I wtedy mózg będzie tylko skupiony w jednym punkcie i nie będzie myślał. Przynajmniej to wymaga dużo pracy. Tak. Wtedy nam nie będzie odpoczywał, ale tylko cząsteczka jedna, jakby będziemy pracować, minimalna. Także powolutku będziemy tutaj kończyć, bo widzę, że już moje ściągi się kończą i zaraz tak, aha, jeszcze teraz tak, kto co wierzy, to się spełnia. Na przykład ktoś wierzy w lekarzy, w szpital, w leki, no to idzie do lekarza, lekarz mu pomoże. Oczywiście nie zawsze do końca, bo czasami ten pułap się kończy i jest ograniczony. Ale ktoś ma dużą wiarę, czasami jedno słowo i jest uzdrowiony. Zresztą w Biblii jest taki mały cytacik, wiara twoja cię uzdrowiła, tak? Że ktoś, uzdrowiciel powiedział, albo przetarł, nie wydymię mu oczy błotem i on przejrzał. Ale on wcześniej był przygotowany na to, że przyjdzie ktoś taki, kto mu to zrobi. Bo jakby nie był gotowy, to by ani nie prosił, aby to uzdrowienie też by nie nastąpiło, nawet jakby tak niechcący, który go tam dotknął. Czyli trzeba wcześniej być przygotowany całą swoją istotą, że coś nastąpi i wtedy to następuje. Wcześniej trzeba się przygotować z całą pełną swojej istoty, pełną świadomości. I wtedy jest szansa, że może nastąpić gwałtowna zmiana. Nawet ktoś ciężko chory może w ciągu chwili albo w ciągu kilku chwil zrobić. Ale trzeba do tego być przygotowanym i trzeba tego bardzo, bardzo chcieć. Trzeba odrzucić wszelkie swoje inne takie kaprysy, humory, przyzwyczajenia, jakieś niepotrzebne układy, które szkodzą, przeszkadzają. Dlatego też warto teraz, mi się coś przypomniało, że zbliżają się święta, jest okres postu wielkiego, także warto trochę popościć po to, żeby pogodować, dokładnie mówiąc, czyli pijąc tylko wodę, po to, żeby organizm mógł odpocząć, żołądek ma prawo też odpocząć, dajmy mu kiedyś urlop, bo jest powiedziane 6 dni pracować, 7 odpoczywać, żołądek też domaga się tego 7 dnia odpoczynku. Nie musi to dokładnie być niedziela, może być to poniedziałek, wtorek, zależy jak sobie ustalimy, ale jeden dzień w tygodniu warto popościć. A teraz zostało nam tydzień, jak ktoś chce, to może cały tydzień popościć, jak ktoś wytrzyma. Ale jak ktoś poczuje, że już mu słabo jest, to wtedy może troszkę zjeść, zagryźć. Oczywiście nie radzę od razu tygodnia zaczynać, bo ktoś nie jest przygotowany, to może mu się tak to niezbyt dobrze skończyć. Ale lepiej zacząć od jednego dnia. Jeden dzień to każdy wytrzymuje, bez problemu, oczywiście popijając. Ja zaczynam od jednego dnia, ale też bez picia. I nie było to zbyt trudne. Później były 2 dni, 3, tydzień, 2 tygodnie. Bez picia? No nie, już był bez picia. Ale jeden dzień bez picia był tylko na początku. A później już posty były dłuższe. Dłuższe, tak. Ale jeżeli ktoś pości dłużej niż jeden dzień, to wtedy trzeba też robić albo lewatywę, albo przynajmniej owoce. Jakiś owoc dodać, przynajmniej jabłuszko, bo inaczej te toksyny zaczną spływać i mogą nereczki albo coś innego zatruwać. A owoce mają witaminki, które ściągają, łapią te toksyny, które spływają w czasie tego odtruwania, czyli postu, i wtedy mamy szansę być niezatrutym przez nasze własne toksyny. Toksyny, czyli odchody naszego organizmu, które w różnych miejscach się kumulują i wtedy mogą nas przytruć. Także warto stosować pewne metody, które ktoś wcześniej już poznał, bo no, to jest pewna sztuka, ale za to bardzo daje dużo możliwości. Poszczenie odmłodzeń. Odmładzanie następuje przy pomocy myślenia, jedzenia, niejedzenia też. Na wiosnę można sobie więcej pietruszki troszeczkę dać. Jest dużo witaminy E, która odmładza w orzechach. Jest witamina E, odmładza w kiełkach pszenicy. No i ponadto więcej uśmiechu. Uśmiech rozpuszcza napięcia, czyli zmarszczki likwiduje. Także warto o tym pamiętać. Albo ich pokłuje. Tylko trzeba wiedzieć, żeby na ulicy tak za bardzo się nie pędzić od ucha do ucha, bo ktoś pomyśli, że jest trochę nie w porządku, ale,
ale no, być, może to być taki delikatny uśmiech, taki bardzo subtelny. Teraz już ludzie do siebie mówią, śmieją. Tak, tak, no, teraz, no. Teraz to jest bardziej dozwolone. A w Holandii to mężczyźni chodzą za rączkę ze sobą i już się przyzwyczaili do tego niektórzy. No już odbierają się. Także to też jest możliwe. I teraz tutaj mi się zdaje. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że według Hermesa Trismegistosa, która jest tysiące lat znana temu, tabela szmaragdowa jest stosowana do dzisiaj. Jest napisane, to co na górze, to na dole, to co wewnątrz, to na zewnątrz. Czyli to co my w środku mamy, to jest mikrokosmos, na zewnątrz jest makrokosmos, czyli cały kosmos poza nami, który ma miliardy tam lat świetnych szerokości, ale to jest odbicie naszego kosmosu i jeżeli chcemy poznać wielki kosmos, poznamy siebie. A czyli to co w środku, jakie mamy układy, emocje, wszystko to na zewnątrz się pokazuje. I jaki widzimy świat na zewnątrz, to jest odbicie naszej własnej świadomości. My sami tworzymy otoczenie. Pewne takie powiedzenie jest, że jak motyl zatrzepocze skrzydłami tutaj na ziemi, to ten ruch drgania tych skrzydełek odbijają się na końcu wszechświata. Czyli, że wszystko jest ze sobą powiązane. To jest w buddyzmie akurat. Także warto o tym pamiętać, to co robimy, bo to wszystko do nas wróci. A jeżeli wróci, to chyba chcemy, żeby wróciło coś miłego. I teraz jeszcze coś takiego, czy ktoś słyszał o endomorfinach? Nie. Endomorfiny to są tak zwane hormony szczęścia. Wyzwalają się w czasie ruchu. Jakiś spacerek, intensywny marsz albo jakieś ćwiczenia powoduje przyspieszone spalanie tych różnych zaległości w nas i dzięki temu możemy poczuć się bardziej szczęśliwi, bo jesteśmy wtedy lżejsi, zatory znikają, jesteśmy bardziej sprawni, czyli młodsi, poprawia się troszeczkę minimalnie, może przynajmniej nasza fizjonomia, bardziej zgrabniejsza, bardziej gładka się robi, oczywiście pod warunkiem, że tego chcemy, bo nasza wola to rzecz święta. Nikt nas do niczego nie zmusi. Także jak ktoś chce, to może robić różne rzeczy, które mu pomagają być szczęśliwym, radosnym i tego wszystkim życzę. A teraz jeszcze na koniec, żeby te hormony troszeczkę uwolnić, to może nie będziemy robić wielkich ćwiczeń, ale troszeczkę przewentylować nasz umysł. Czyli każdy sobie na przykład może zrobić 20 głębokich, spokojnych oddechów. Takich głębokich, pełnych. Ale nie noga założona na nogę? Oczywiście nie wolno przeplatać, bo się miesza kółeczko i się robi pętelka. Czyli guzik z pętelką z tego idzie. I wtedy można pomagać sobie rękami, na przykład tak. Rozszerzamy i ściskamy płuca. Oczywiście głęboko, aż do żołądka. Oczywiście każdy robi na tyle, ile chce, ile czuje, bo może nastąpić hiperwentylacja, czyli przetlenienie, wtedy się lekko może zakręcić w głowie, bo dużo tlenu pójdzie do mózgu, się kręci w głowie fajnie, a to jakby troszeczkę się wypiło czegoś mocniejszego, ale to jest tylko na chwilowy taki efekt dotlenienia i za chwilę to się rozchodzi, mamy lepsze krążenie, mamy więcej energii do życia, do myślenia, do tworzenia i więcej energii do lepszego humoru, czyli do uśmiechu. Bo nikt nam tego nie może zabronić, nawet rozkazami. Ktoś nam może rozkazać, żebyśmy się nie śmiali? Chyba nie. No, chyba, że ktoś nas fizycznie ściśnie. No ale to są wyjątki i raczej się tak często nie zdarzają.
Fajnie, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nikt nie zasnął w górę. Mam nadzieję, że wzajemne porady, czy zmiana doświadczeń nastąpi. Ja też chętnie czegoś się dowiem. Poczekajcie momencik, Panie Januszu, tu są takie mądrości, że ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, ale słuchajcie. Jeden wniosek taki się w sumie mi nasunął. Kochaj siebie. Jak siebie samego. Kochaj siebie. Drugiego, bliźniego, jak siebie samego. No to jakoś tak. A to Ameryki pan nie odkryła, nie odkryła, bo to już na powiedział jest. Siebie samego. Słuchajcie, ja swoje znaczki. I taka karteczka. Piękna, świąteczna, także bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A przy okazji, słuchajcie, panowie i panie, niech pan tego nie nagrywa, bo to będzie trochę chwińskie. Piątek z rana, bez gadania, bierz się do jaj malowania. Maluj wszystkie bez wyjątku, i te z majtek, i te z wrzątku. Zapraszam do herbatki. Proszę do skasowania. To będzie wycięte. Dziękuję bardzo, jest miło. Mam nadzieję, że każdy... Się umówimy, prawda, znowu na ten... Każdy coś ciekawego tam dla siebie znalazł, przynajmniej jedno słówko. Czy państwo byście chcieli może jakiś temat, żeby pan Janusz rozwinął? Co? Czy mamy narzucić z góry? Mus. Nie możesz nic narzucić. Nie możesz. Mus ma tylko wolę. Można coś dać kilka propozycji i pan proszę nam wytłumaczyć ten płomień w świecie. Płomień w świecie. Płomień? Płomień, no to jest energia o zmienionej częstotliwości, tak naukowo się mówi. Ale warto się patrzeć w płomień, bo płomień to jest właśnie, tworzy nam symptomy życia. Bo niektórzy mówią, że póki świeczka się pali, to chodzimy, a jak zgaśnie, to już nie chodzimy. Też takie stare powiedzenia są. Ale płomień to jest energia. Niektórzy to kojarzą na to energię życia, energię miłości. Dają ciepło, poczucie bezpieczeństwa. Kiedyś jak ktoś miał urzywo w ręce, to zwierzęta się go bały. To mamy tak, że warto patrzeć. Tak, że ktoś medytuje, przemodlić też można. To jest połączenie z jakąś wyższą emocją. Proszę? Też. Irenko, zasłoniłaś panu.